Katarzyna Bosacka przez wiele lat prowadziła szczęśliwe życie u boku swojego męża, Marcina Bosackiego. Para doczekała się czworga dzieci i była często uważana za wzór szczęśliwej rodziny. Marcin Bosacki, będący także politykiem, wykorzystywał nawet zdjęcia szczęśliwej rodziny do swojej kampanii wyborczej. Wydawało się, że mają udane małżeństwo, ale nagle pojawiła się sensacyjna wiadomość o tym, że Marcin opuścił rodzinny dom, a przyczyną była jego relacja z młodszą kochanką. Informatorzy zdradzili, że Marcin Bosacki wyprowadził się z domu miesiąc wcześniej i poinformował Katarzynę, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety. To wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną, zwłaszcza że para wcześniej ukazywała się jako szczęśliwa rodzina. Marcin Bosacki szybko wydał oświadczenie, w którym prosił o szacunek dla swojej decyzji i nie chciał komentować sprawy bardziej szczegółowo ze względu na szacunek dla swojej żony i dzieci. Katarzyna Bosacka nie była gotowa komentować tej sytuacji i unikała mediów. Wyraziła swoją zdruzgotaną reakcję na to, co się stało, i nie chciała rozmawiać na ten temat publicznie. Ta sytuacja jest przykładem trudności, z jakimi można się spotkać w życiu rodzinnym i jak niektóre wydarzenia mogą niespodziewanie wpłynąć na życie i relacje między ludźmi. Katarzyna Bosacka po przejściu przez trudny okres po rozstaniu z mężem i zdradzie, w końcu zwróciła się do swoich fanów i wyraziła wdzięczność za wsparcie. W swoim wpisie podziękowała za wszystkie słowa wsparcia i otuchy, choć nie mogła odpowiedzieć na wszystkie wiadomości osobiście. Zauważyła też, że doceniła tysiące lajków, przytulasów i serduszek, które otrzymała od swoich fanów. Katarzyna Bosacka podzieliła się także wielką wiadomością odnośnie swojej przyszłej kariery zawodowej. Już w październiku planowany jest start jej nowego programu na kanale Canal Kuchnia, którego tytuł brzmi Bosacka daje radę. Program ten będzie poświęcony ocenie i analizie różnych produktów spożywczych, a także naukom odczytywania etykiet i unikania pułapek, które mogą być ukryte w produktach spożywczych. Pierwsze odcinki programu skupią się na takich tematach jak kotlety schabowe, rosołek i barszcz czerwony. Fani Katarzyny Bosackiej wyrazili swoje gratulacje i życzenia powodzenia w tej nowej przygodzie zawodowej. Mimo trudnych chwil w jej życiu osobistym, zdaje się, że zawodowo zaczęło się jej znów układać. W wywiadzie udzielonym Faktowi, Katarzyna opowiedziała także o skutkach stresu, związanego z rozstaniem i zdradą męża. Wyjaśniła, że straciła 14 kg w ciągu niecałych 3 miesięcy, co jest naturalną reakcją jej organizmu na stres. Wyraziła też swoje uczucia związane z rozstaniem, zaznaczając, że takie sytuacje są trudne i skomplikowane, a emocje towarzyszą przez długie miesiące, a nawet lata. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.